Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, program Mocni w Wierze. Witam Państwa. W dzisiejszym programie odpowiemy na pytanie, czy do Boga można iść bez Kościoła. Zapraszam. W naszym programie witamy księdza profesora Jana Perszona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Zapłać. Księże profesorze, proszę wybaczyć i także i to do widzów. Na początku takie osobiste może wspomnienie z ostatniego czasu. Mianowicie miesiąc podczas wakacji spędziłem w Londynie. Obserwowałem życie ludzi, którzy tam są. Także pod kątem wiary, no z racji tego, że jestem księdzem, ale też i katolikiem, chrześcijaninem. I mogłem dostrzec wiele ciekawych zjawisk, wiele ciekawych sytuacji, także i osób, z którymi rozmawiałem, które określały się niejednokrotnie jako ludzie wierzący, także jako chrześcijanie, ale nie wszystkim potrzebny był Kościół, nie wszystkim potrzebni byli księża, nie wszystkim także potrzebne było Pismo Święte. Jak do tego się ksiądz profesor może ustosunkować? Rzeczywiście w krajach anglosaskich i w ogóle chyba w Europie, ale coraz częściej także w Polsce mamy do czynienia z tak zwanymi wolnymi chrześcijanami, czyli zborami, zrzeszeniami chrześcijan, wyznawców Chrystusa, tak to precyzyjnie określmy, którzy podkreślają różnicę. Kościół rzymski nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Prawdziwie ewangeliczni chrześcijanie to są tak zwani wolni chrześcijanie. Nawet nie kościół anglikański czy ewangelicko-augsburski. Nie. My tworzymy kościół chrystusowy, swój własny zbór, swoją własną kongregację i w nazwach, proszę zauważyć, i ksiądz się na pewno w Anglii z tym spotkał, kiedy chodził ulicami witryny, napisy, reklamy tych wspólnot chrześcijańskich, bo wszędzie jednak Chrystus, Kościół wolnych chrześcijan, tam przy ulicy takiej i takiej, Kościół Chrystusowy, powiedzmy jakiegoś tam Johna Wesleya, Kościół Chrystusowy i tak dalej, i tak dalej. Powraca cały czas nazwa Chrystus, nazwa Jezus Chrystus, ale pytanie, czy to jest Kościół i czy tak zwani wolni chrześcijanie, od baptystów po kwakrów, po metodystów, to wszystko wyrosło z reformacji. Te wspólnoty, te grupy, te odłamy uczniów, uczennic Chrystusa, ich jest na świecie w tej chwili tysiące, nikt nie jest w stanie ich policzyć. Tak jest i w Wielkiej Brytanii, i w Ameryce Północnej, coraz częściej już w Ameryce Łacińskiej. Coraz większa, można powiedzieć, ekspansja tak zwanych wolnych chrześcijan, czy ewangelikalnych grup, czy kościołów ewangelikalnych, choć one nie są w ścisłym sensie kościołami, w każdym razie nie w nauce Kościoła rzymskokatolickiego, w Afryce błyskawiczny rozwój sięgający rocznie 20-30% wzrost liczby tych członków wolnych, tak zwanych kościołów czy wolnych chrześcijan w Afryce, często odbierają wiernych Kościołowi rzymskokatolickiemu. To jest bardzo ważna kwestia. Czy oni naprawdę są Kościołem Chrystusa? A tu jeszcze się może wtrącę troszeczkę, bo łatwo się pomylić, kiedy właśnie idąc ulicą i ja widzę tablicę z napisem Kościół, z napisem Chrystusowy, jakieś tam są elementy o świętości, mogę łatwo zbłądzić. Tak, ale o tyle jest ważne, że będąc na emigracji, czy będąc katolikiem, powiedzmy, w kraju wielowyznaniowym, jeżeli ktoś jest uformowany w świadomości katolickiej,
jest rozbudzonym katolikiem, to on nawet przenosząc się do Nowej Zelandii, czy do Australii, czy do Singapuru, nie zbłądzi. On od razu pyta, gdzie tu jest Roman Catholic Church, gdzie tu jest ksiądz, gdzie tu jest imię papieża. On jest od razu u siebie. On się nie zgubi. On będzie zdawał sobie sprawę, że pomiędzy jedynym Kościołem Jezusa Chrystusa, Kościołem rzymskokatolickim, a każdym innym są tak duże różnice, że nie sposób się pomylić. Mógłby mieć kłopot z tym Kościołem rzymskokatolickim, na przykład w prawosławnej większości Rosji. Mógłby mieć w Rumunii, mógłby mieć w Grecji, we wspólnotach prawosławnych, mógłby mieć w Armenii. Ale Ormianie mu powiedzą, ty nie jesteś nasz. Od razu, jeżeli będzie znał język armeński, czy rozmawiał z Ormianami po rosyjsku, to od razu go wyprowadzą z błędu. Nie, nie, nie. Ty na naszą liturgię nie przychodź, bo ty nie jesteś nasz. Bo oni doskonale wiedzą. Są ukształtowani w swoim wyznaniu, w swoim kościele ormiańskim, który jest od roku 300, bo pierwszym krajem katolickim na świecie była Armenia. Władca tego kraju w roku 300 przyjął chrzest i potem ochrzciło się całe państwo i cały naród. Wielka Armenia, dodajmy, nie ta malutka dzisiejsza, ponieważ ona sięgała swoim terytorium, wielu terenów w dzisiejszej Turcji, a nawet w krajach ościennych i tam chrześcijaństwo zostało wyrugowane i została ta Armenia właściwa jeszcze okrojona z powodów konfliktów z Azerbejdżanem i z Rosją, jeszcze carską. Ale wróćmy do pytania o tak zwanych wolnych chrześcijan. Wolnych katolików właściwie nie ma. Jeżeli katolik się pojawi, jakiś rzymski, który powie, ja Kościoła do niczego nie potrzebuję, to on zatracił samoświadomość katolicką. Bo problem nie jest w tym, czy on lubi, czy on nie lubi jakiegoś księdza, czy jakiejś parafii, czy mu się podoba śpiew liturgiczny, czy organista fałszuje, czy kazania są na niskim poziomie, czy są jakieś ponad głowami, bo czasami też spotykamy takie argumenty, że ja nie bardzo lubię tego naszego kościoła parafialnego i naszego księdza, bo ja go nie rozumiem, bo on mówi tak wzniosłą, górnolotną teologię w czasie kateches czy homilii, że właściwie nikt go nie rozumie i tylko nieliczni snobizm jakiś tam przychodzą, ale normalnie ludzie go nie rozumieją. Albo jest taki czasem zarzut, że ksiądz cały czas na nas krzyczy i wytyka nam błędy, wytyka nam nasze wady czy grzechy, a przecież ci najpobożniejsi cały czas nie mogą tej krytyki słuchać, bo mówi, że nie chodzimy do kościoła, a przecież my właśnie chodzimy. Myślę, że niebezpieczeństwo jest dzisiaj raczej odwrotne, że księża głaszczą z włosem i pod włos i właściwie tych napomnień, tych zachęt, takiej korekty ze strony kaznodziejów mamy wręcz za mało. Ja z lat moich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z lubością wspominam księdza profesora, już nieboszczyka Kudasiewicza, który biblistę, który chłostał nas Słowem Bożym, nas księży, bo miał z nami co tydzień spotkania w kaplicy konwiktu i chłostał nas niemiłosiernie i byliśmy i jesteśmy mu za to nie tylko dozgonnie, ale i po jego zgonie wdzięczni, ponieważ w oparciu o słowo Chrystusa, o Ewangelię, o listy świętego Pawła pokazywał nam, jak mało my, księża, jesteśmy chrześcijanami i jak wiele jeszcze trzeba w nas nawrócenia i przemiany. Ale wróćmy raz jeszcze do tego pytania o wolny Kościół, o wolnych chrześcijan. Rzeczywiście możemy powiedzieć, takie zjawisko jest na świecie popularne. Jeżeli katolik chciałby być tak zwanym wolnym katolikiem, to jest to straszliwa pomyłka. Jest to wielkie nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że urząd nauczycielski Kościoła
przez wszystkie wieki, jak długo istnieje Kościół, od świętego Pawła poczynając, od dziejów apostolskich poczynając, podkreślają fakt zakorzenienia ustroju Kościoła, sakramentów, urzędów, które są w Kościele, w woli Chrystusa. Krótko mówiąc, jeżeli ja w którymś momencie powiem, Kościół mnie denerwuje, Kościół, ja się z takiego Kościoła wypisuję, ja z takim Kościołem, który to, tamto i owo naucza, wymaga, nie wiem, robi, wypisuje, ja z takim Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego, ja od tej pory idę do Pana Boga sam. Taki katolik odrzuca nie Kościół, ale odrzuca samego Chrystusa. Dlaczego? Bo jeżeli się dobrze przyglądamy, a myśmy próbowali przez ileś ostatnich tygodni, miesięcy w naszych audycjach o tym mówić, jeżeli pytamy, skąd nam się wziął Kościół, Chrystusowy Kościół, jeden, rzymskokatolicki, skąd on w ogóle jest, to my odpowiadamy, Chrystus go założył, Chrystus go chciał, Chrystus go zaplanował, Chrystus go wyposażył, Chrystus mu dał urząd apostolski i urząd Piotrowy, Chrystus mu zlecił zbawczą misję temu Kościołowi. W jego wnętrzu tego Kościoła jest Chrystus. Jeżeli ja chcę mieć odpuszczone grzechy, kto mi odpuszcza? Chrystus. Ale gdzie? Którym odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Komu on to mówi? Mnie? Nie. On to mówi apostołom. A więc łaska Chrystusa, miłosierdzie Boże, odpuszczenie grzechów, ja dostępuję w Kościele nie dlatego, że jest jakiś gorliwy ksiądz albo mniej gorliwy biskup. Nie dlatego, że kocham papieża i go podziwiam, albo się wobec niego dystansuję. Nie. Chrystus żyje w swoim Kościele. Chrystus odpuszcza grzechy lub je zatrzymuje. Chrystus chrzci albo mówi, proszę Państwa, lepiej nie chrzcić, bo nie dajecie żadnej rękojmi, żadnej gwarancji, że to dziecko będziecie wychowywali w wierze, którą za chwilę macie wyznać. Jeżeli jej nie wyznajecie, to własnego dziecka nie chrzcijcie, nie traktujcie chrztu jako jakiejś magii, ponieważ jest prawdą, że Chrystus udziela Bożego życia i odpuszcza grzech pierworodny w chrzcie, ale Kościół zawsze udzielał tego sakramentu wtedy, kiedy rodzice, kiedy wspólnota daje gwarancję, kiedy ten oto kandydat do chrztu czy kandydatka, także jako dorosły, jest przygotowany i może wyznać wiarę Kościoła. W tym sensie Kościół jest niezbędnie konieczny do zbawienia. I możemy powiedzieć, wolni chrześcijanie, dramat wolnych chrześcijan nie polega na tym, że oni dzisiaj są przekonani, że Bóg... Bo co charakteryzuje wolnego chrześcijanina? Że on mówi, nie potrzebuje pośrednictwa jakiegoś kościoła, jakiejś wspólnoty. Ja czytam Słowo Boże, otrzymuję dar Ducha Świętego, który mi pozwala to Słowo Boże rozumieć i w naszej wspólnocie wszyscy wierzymy, że Duch Święty w nas działa i pozwala nam Słowo Boże zrozumieć i Ewangelią Chrystusa żyć, do Chrystusa przylgnąć, iść za tym, czego uczy Chrystus, ale zbawczego pośrednictwa Kościoła my do niczego nie potrzebujemy. My wiemy, że Chrystus mówi, żeby chrzcić, więc my chrzcimy, my przyjmujemy chrzest, czy udzielamy go dzieciom, czy udzielamy go dorosłym. My w naszej kongregacji, w naszej wspólnocie w ten sposób obywamy się bez pośrednictwa jakiejś instytucji, którą katolicy nazywają Kościołem. My mówimy Kościół Jezusa Chrystusa, ale w gruncie rzeczy jest to kongregacja, jest to zrzeszenie nas, którzy
poznaliśmy Pana Jezusa, bo nam ktoś Go głosił, którzy do Niego przylgnęliśmy, Go wybraliśmy, ale pośrednictwa zbawczego Kościoła w sensie katolickim nie potrzebujemy. Księże profesorze, możemy spotkać się z taką sytuacją, co dzisiaj jest dość powszechne, że osoba, która jest ochrzczona, oczywiście przyjęła wszystkie sakramenty, pierwszą komunię, bierzmowanie, pewno i nieraz sakrament małżeństwa, mówi, że Eucharystii nie potrzebuje, pójdzie sobie do kościoła tylko gdzieś tam po południu, gdzieś tam do południa, kiedy kościół jest otwarty, pomodli się i jej to wystarczy. Albo pójdzie do lasu, tam czuje obecność Pana Boga, który jest obecny w naturze, stworzył przecież świat i nie potrzebuje także właśnie udziału w Eucharystii, ale nie jest w żadnej wspólnocie jakiejś kongregacji. Mam na myśli poza Kościołem katolickim. Deklaruje się jako osoba wierząca, osoba, która jest katolikiem. Czy o takiej osobie można powiedzieć, że to jest wolny chrześcijanin? Nie. Dlatego, że przez chrzest i przez swoją wiarę wcześniej, bo zakładamy, że tam była jakaś formacja, jakieś wzrastanie, jakieś dojrzewanie. Tak jak się wzrasta, tak można maleć w wierze. I o tak zwanych byłych katolikach, czy katolikach, którzy ostygli w wierze i w miłości, którzy zrezygnowali z życia eucharystycznego, możemy powiedzieć, oni pozostają w jakiejś relacji do Kościoła katolickiego, do prawdziwego Kościoła, do jedynego Kościoła Jezusa Chrystusa, ale są na jego marginesie. Potrzebują czyjegoś świadectwa. Potrzebują jakiegoś przebudzenia, jakiegoś wstrząsu. Byśmy mogli powiedzieć nawrócenia. Ale oni są nasi. Oni należą do tego prawdziwego, jedynego Kościoła Chrystusowego. Oni utracili być może żywą wiarę. Bo nie można być katolikiem, nie można być członkiem Kościoła katolickiego bez Eucharystii. To gdzieś pogubili się w tym eucharystycznym wymiarze, ale nie można ich skreślać. Nie można powiedzieć, oni już się z Kościoła wypisali. Nie sposób się z Kościoła katolickiego wypisać, bo to nie my siebie. To jest ta różnica między wolnym chrześcijaninem a katolikiem. Nie my siebie, nie tylko nasza decyzja, czyni nas Kościołem i członkami Kościoła. Jest decyzja Chrystusa, który w swoim Kościele mówi nam, okej, tak, Kościół, drogie dzieci, Kościół Matka nasza was przyjmuje. I znakiem tego przyjęcia przez Chrystusa w Jego Kościele jest włożenie ręki na dzieci przy chrzcie świętym. Jest znak krzyża. Kochane dzieci, Kościół Matka nasza wita was i przyjmuje. Ale przyjmuje was Chrystus w tym Kościele. Nie moja decyzja, ani księdza. Ja chcę być księdzem katolickim. Przyszło mi kiedyś do głowy. Dobrze być księdzem. Oj, jak się ma dobrze, jak się jest księdzem. Nikt nie ma lepiej na świecie niż ksiądz katolicki. Czasami ci, którzy z sarkazmem, z przekąsem, z jakąś krytyką, nieraz szydząc mówią o kapłanie, nie? Ksiądz to ma najlepiej, ksiądz to jest bogaty, ksiądz nic nie musi robić, ksiądz w ogóle ma bardzo wygodne życie. Nieraz spotykamy się z takimi, coraz rzadziej z takimi opiniami. To ja wtedy mówię takiemu katolikowi, a poślijże pan swojego syna na księdza. To zobaczysz, jak to jest. Ale to na marginesie. Otóż ksiądz w którymś momencie zapragnął być księdzem. Księże Jakubie. To, że ksiądz chce być księdzem, to jest tylko połowa sukcesu. Musi być ten drugi. Chrystus, który powiedział, dobrze, Jakubie, studencie teologii, dobrze, Janie,
kilkadziesiąt lat temu w stosunku do mnie, powiedział kościół chełmiński. Jeszcze wtedy. Chełmiński. Tak, kościół wybiera cię na prezbitera. I biskup wyświęcając nie zrobił mnie księdzem. Chrystus mnie decyzją rektora i biskupa to moje chcę przyjął i ratyfikował i włożył na mnie ręce i uczynił mnie prezbiterem. Chrystus. To jest niesłychane, ale jak to nam łatwo ucieka, kiedy my myślimy, że o tym, że ja chcę być księdzem, ja mam prawo być księdzem, ja jestem kompetentny, ja studiowałem, ja miałem same czwórki i piątki z teologii. Dobrze, dobrze. To jest z twojej strony. A Chrystus, więc znowu wracamy do fundamentów. Chrystus chciał Kościoła. Czego nie chciał? Jeśli Chrystus nie założył Kościoła, jeśli Chrystus nie chciał Kościoła, jeśli Chrystus nie chciał urzędu apostolskiego w Kościele, jeśli Chrystus nie polecił Piotrowi i jego następcom, żeby paśli baranki, moje, mówi Chrystus, moje, nie twoje, Piotrze, to dobrze, to wtedy się skrzykniemy i czytamy sobie Ewangelię i sami z siebie robimy Kościół. Wtedy mamy kongregacyjny. Wtedy mamy wolne kościoły, wolne stowarzyszenia. Wtedy nie możemy powiedzieć, że istnieje jakiś urząd nauczycielski kościoła, jakaś tradycja kościoła przez wielkie T, z wielkie litery. Wtedy nie możemy powiedzieć, że istnieje jakiś papież czy jakiś biskup, który w imieniu Chrystusa rozstrzyga, w co kościół wierzy, a co jest błędem, który podejmuje decyzję i który powie tak, ty będziesz prezbiterem, a ty prezbiterem. Kochany, nie będziesz. Nawet jeżeli sądzisz, że masz powołanie. Nawet jeżeli jesteś pewien, że masz powołanie. Nawet jeżeli cała twoja rodzina ma powołanie. I babcia, i mamusia, i brat, i siostra, i wszyscy sądzą, że jesteś wspaniałym kandydatem na księdza. Kościół mówi nie. A przez decyzję Kościoła mówi Chrystus. Gdybyśmy nie wierzyli w boski Kościół, w to, że Kościół jest z ustanowienia Bożego i że Chrystus w nim ciągle żyje i działa. I że Duch Święty ciągle przedłuża działanie Kościoła. I że to jest według planu Ojca Chrystusowy Kościół. To wtedy byśmy mogli powiedzieć, macie rację panowie, założyciele i panie, założyciele, założycielki wspólnot, kongregacji, wolnych kościołów, wolnego chrześcijaństwa, setek tysięcy rozmaitych poprotestanckich, wynikających z reformacji, właśnie z tego indywidualizmu i z tego odrzucenia boskiego Chrystusowego Kościoła. Wtedy macie rację. Ale jeżeli jest prawdą, że to Chrystus założył swój Kościół i że nadał mu strukturę, to wtedy nie macie racji i wtedy katolik, który idzie za jakimś takim myśleniem indywidualistycznym, który odrzuca Kościół, odrzuca w gruncie rzeczy samego Chrystusa i jego wolę. A więc możemy powiedzieć, ktoś, kto rezygnuje dobrowolnie i mówi, że tak można. Z niedzielnej Eucharystii nie odrzuca Kościoła. Nie odrzuca nakazu Kościoła. Nie odrzuca obowiązku religijnego. Odrzuca pośrednio samego Jezusa Chrystusa. Niestety, często jest tego nieświadomy. Niestety, często robi to w dobrej wierze. Nieszczęsto robi to dlatego, że nigdy albo nie poznał swojej wiary, wiary Kościoła, albo z lenistwa, albo dlatego, że takie środowisko, albo dlatego, że życie, którym żyje, życie w grzechu, powoduje, że jest mu nie po drodze z Kościołem, który jest eucharystyczny. Myślę, że tak trzeba na to patrzeć w sposób bardzo prosty, bo większość odejść naszych sióstr i braci z żywego Kościoła na gdzieś na margines nie wiąże się z jakimś sprzeciwem wobec uznanej prawdy katolickiej, prawdy wiary, ale z indyferentyzmem, czyli z niewiedzą, z obojętnością religijną, z lenistwem w tym zakresie, a jeszcze częściej z wyborem antyewangelicznego sposobu życia. Jak ktoś wchodzi w życie w grzech ciężki i jest mu z tym dobrze, to on musi racjonalnie podjąć decyzję. Albo z Chrystusem, który żąda ode mnie zmiany życia i nawrócenia, albo bez Chrystusa. I najczęściej wybiera to
drugie, bo jest mu lepiej w grzechu. Księże profesorze, ostatnie minuty naszego dzisiejszego programu, ale może jeszcze na koniec ksiądz profesor dałby wskazówkę tym, którzy są gorliwymi wyznawcami Chrystusa, gorliwymi dziećmi Kościoła. Co można zrobić, żeby tym, którzy są poza, którzy się odszczepili, którzy gdzieś tam błądzą na marginesie, pomóc? Można by powiedzieć tak, że postawa Chrystus tak Kościół nie, która gdzieś tam ciągle jakoś wraca, może oznaczać krytykę zbyt silnej pozycji Kościoła. Jeżeli w naszym przekazie i w naszym życiu religijnym, mojej parafii, mojej wspólnocie, w mojej diecezji, albo w ogóle w Kościele rzymskokatolickim, byłby przerost mówienia o Kościele, myślenia o Kościele, ciągle Kościół, 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 a zapomnienie, że w centrum Kościoła jest żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus, jest działanie Ducha Świętego, jest miłość Boga Ojca. Jeżeli byłby ten przerost, to mieliby rację. I często, sądzę, robimy wrażenie, jako ludzie Kościoła, jako dzieci Kościoła, że Kościół uczy, Kościół nakazuje, Kościół zobowiązuje. Nie. Wtedy trzeba ludziom, którzy są gdzieś na marginesie albo na rozdrożu, błądzący, poszukujący, katolicy, którzy się chwieją, trzeba powiedzieć, to nie Kościół, to Pan Jezus. A więc znowu wracamy do tej zasady chrystocentrycznej. Jeżeli będziemy jej pilnowali jak oka w głowie, to tych nieporozumień będzie dużo mniej. I drugi problem, który ciągle mamy, a my w Polsce chyba częściej niż oni tam na Zachodzie, mianowicie Kościół w Polsce to jest instytucja, która jest bardzo społecznie znacząca. Mówiąc krótko, w wymiarze społecznym, w wymiarze państwowym, w wymiarze publicznym, w dyskusji w ogóle publicznej, Kościół jest silny. Kościół jest mocny. Kościół jest bardzo wyraźny. Jak on się jawi? Jako instytucja. A instytucje są z natury bezduszne, nie mają twarzy. To są biskupi, ten Kościół. To jest tak zwany kler, czyli duchowieństwo. To jest ta czapka taka, kilkanaście tysięcy ich jest i oni nam coś mówią, oni nam coś narzucają. Oni gdzieś mają wpływ na życie polityczne, na rozwiązania podatkowe i tak dalej. Kościół się miesza, Kościół ingeruje, Kościół jest silny społecznie. To też jest, można powiedzieć, swego rodzaju prawda, ale to jest kula u nogi wtedy, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy są krytyczni wobec takiej pozycji Kościoła, którzy mówią, Kościół jest za bardzo obecny w życiu publicznym. Wtedy my mówimy, Kościół to nie jest Chrystus. W Kościele, jeśli chcesz naprawdę iść za Chrystusem, musisz odkrywać przede wszystkim działanie Pana Jezusa. Ale wielu ludzi krytycznie nastawionych, zdystansowanych, może tego argumentu z obecności Kościoła w życiu publicznym, tej publiczno-prawnej, tej instytucjonalnej, może z tego czynić argument. I ja wtedy mógłbym powiedzieć, ja czasem mam też z tą obecnością, pseudoobecnością Kościoła, mam jakiś mały kłopot czy zgrzyt. Ale jeżeli ja chcę odkryć, po co tak naprawdę jest Kościół, po co jest religia w szkole, po co osobowość prawna Kościoła rzymskokatolickiego czy innych wyznań, to ja odpowiem po to, żeby ten, kto ukochał Chrystusa, mógł żyć w pełni Ewangelią i w tej Ewangelii, w tym żywym Chrystusie kształtować na przykład swoje dzieci poprzez nauczanie religii w szkole publicznej. Jeżeli my utracimy ten chrystocentryzm, ten prymat żywego Chrystusa, wtedy wszystko nam się sypie i wtedy te argumenty osób, które, czy środowisk, które są powiedzmy na marginesie, czy są zdystansowane wobec Chrystusa, albo mają kłopot z żywą wiarą w życiu osobistym poprzez wybory moralne złe, wtedy ich argumenty czy ich rozterki są jeszcze bardziej dla nich dotkliwe i przekonujące. Myślę, że o tym życiu Kościoła, w życiu publicznym, w
społeczeństwie jeszcze kiedyś powiemy, byłoby to bardzo ciekawe. A o tym dzisiejszym zadaniu, które ksiądz profesor nam dał, o tym, by pilnować, by strzec jak oka w głowie tej obecności naszej w Kościele i świadomości, że Chrystus jest w Kościele, będziemy tego pilnować i zabieramy ze sobą. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny program Mocni w wierze.